Jeszcze jakieś pytania? Pani, co z kinem? Nie ma Ostróda kina. Szanowni Państwo, ja przejmowałem władzę, no zostałem burmistrzem, bo jestem władzą, to sobie... Władzę, dobre panie, władzę pan przejmował. Jak przejmowałem, zostałem burmistrzem, to informowano mnie, że w mieście jest wszystko. Wszystko, panie burmistrzu, wszystko jest. Infrastruktura taka, taka, a teraz tak. Tego nie ma, tamtego nie ma, tego nie ma i tego nie ma. Nie przesadzajmy, pan już jest... drugą kadencję, więc my nie zwalajmy wszystkiego radnych. I radny nie, był pan ładny nie, parę lat. Ale poczekajmy, szanowni państwo, ale, no, ale to już mówię. Skoro miał pan obiecane, że wszystko jest, to trzeba było nie przyjmować stanowiska. Nie, nie, miałem, że tak powiem, przyjmować i dodatkowo tam poprawiać, remontować. Szanowni państwo, szkoła podstawowa numer 1, wyposażona, kaloryfery zmieniane, termomodernizacja. Szkoła podstawowa numer 2, zrobiona elegancko, odnowiona, schody zrobione, publikacje zrobione, wszystko. Dzieci chodziły do domu kubki robić. Szkoła podstawowa numer 3, zrobiona, mówię o piątce, że tak było, nie? Zrobiona, elegancko, odnowiona, termomodernizowana. Przedszkole na Chrobrego, termomodernizowane, wyposażone, nie ma już socjalizmu w nim w środku. Żłobek zrobiony, wybudowany, żłobka nie było. Czwórka akurat była no, ocieplona, teraz przenosi się do, będzie się przenosiła do gimnazjum po reformie do numer 2. Piątka, elegancko zrobiona, szanowni państwo, projekt na przedszkole jest zrobiony i będziemy robili. Szóstka, przeznaczona do termomodernizacji. Boisko zrobione przy dwójce, boisko zrobione przy szóstce, jakbyście państwo zobaczyli. Dachy wszystkie naprawione. Został nam do naprawienia jeszcze most, który rzeczywiście szpeci, ale do projektu jesteśmy ministerialnego. Teraz, a już mówię pani. Kino, jak w 2019 roku szkoła podstawowa będzie już w siedzibie gimnazjum, ten budynek staje się budynkiem wolnym. W tym budynku będziemy chcieli zorganizować bibliotekę multimodialną, bo tu się nie mieści, plus będzie na sali gimnastycznej, w planach, zakładam, że w planach będzie sala kinowa. Ale malutka ta sala gimnastyczna. No ale, nie, no kino takie w Łukcie, tak jak kino w Łukcie nam powinno wystarczyć, prawda? Tak, jak najbardziej. I, ale, tak, szanowni tak, państwo, Ostróda mieszka. Proszę? Mówię, że w Łukcie cały czas tylko Ostróda korzysta. No być może tak, no i dlatego no zrobiliśmy taką małą na razie salkę do wyświetleń w amfiteatrze, to, ale ona jest tam trochę niewygodna, nie wyciszona, ale już jakaś namiastka kina, no ze względu na to, że jeszcze trwałość projektu, to my nie możemy tam biletów sprzedawać, w sensie my jako samorząd, no i wtedy jak nie ma biletów, no to filmy są takie, jakie są, nie? Te, które są.